Znajdujemy się pod Pręgierzem, gdzie przed chwilą strajkowały kobiety, a ze mną organizatorka strajku kobiet, Marta Lempart. Dzień dobry. Dzień dobry. Międzynarodowego tym razem. Międzynarodowego. Pani Marto, jak to się stało, że zgromadziłeś tutaj tyle kobiet? O co walczą kobiety w Polsce? No, walczymy o tak naprawdę cztery sfery naszego życia. O prawa reprodukcyjne, o to, żebyśmy miały świeckie państwo z powrotem, czy też może wreszcie. O to, żebyśmy były rzeczywiście chronione przed przemocą i to, żeby bieda przestała być kobietą, żeby przestała mieć twarz kobiety. A dlaczego bieda ma twarz kobiety? Dlatego, że jesteśmy rekordzistami, jeżeli chodzi o ściągalność alimentów. Jest tak niska jak nigdzie w Europie, dlatego, że cały czas zarabiamy mniej i dlatego, że nieodpłatna praca kobiet nie przekłada się w żaden sposób na uprawnienia emerytalne. Dzisiaj jeszcze były takie hasła, jak wyprowadzić religię ze szkół. Dlaczego? Co zamiast religii? Gdzie ta religia miałaby być? Religia powinna być tam, gdzie powinna być religia, czyli w kościele, i nie powinna być finansowana z pieniędzy podatników. Nie ma ku temu najmniejszego powodu. Jak to się stało, że zgromadziło się tutaj tyle osób? Działa. Na pewno jest tak, że mimo tego, że nie dzieje się teraz nic konkretnego, to znaczy jedna rzecz jakaś, która podniosłaby nas tak, jak nas podniosła 3 października, bo wtedy chodziło o jeden projekt procedowany w Sejmie, ale tak naprawdę co tydzień dowiadujemy się, jak bardzo rząd chce ograniczyć nasze prawa, prawa kobiet. No i to są nasze prawa obywatelskie, podstawowe tak naprawdę. A jak to się stało, że 3 października jeden wpis na Facebooku, właściwie jedna prywatna osoba zagrzała cały naród do walki? To nie był wpis na Facebooku. To znaczy owszem, no pani Krystyna Janda napisała na Facebooku, że szkoda, że nie jesteśmy solidarne na tyle, żeby zrobić strajk, tak jak zrobiły to Islandki. Nie dowiemy się nigdy, czy to było z przekory i czy chciała nas zachęcić do tego, żebyśmy udowodniły, że tak nie jest. No ale jak widać, okazało się, że jesteśmy solidarne. I ja ten jej wpis miałam w głowie, kiedy tutaj pod Pręgierzem wtedy jeszcze we wrześniu wezwałam do strajku. Stwierdziłam, że demonstrujemy już od roku przeciwko rządowi, który nienawidzi obywateli, że trzeba zrobić coś więcej, no trzeba zastrajkować. I udało się. Pani się bardzo zaangażowała w ten ruch. Mówiły kobiety, mówiły organizacje kobiece, nie składamy parasolek. Jak to było? Dlaczego wyszło z tymi parasolkami? Co oznacza symbol parasolki? Padał deszcz i to w całej Polsce, więc na wszystkich zdjęciach praktycznie jesteśmy z parasolkami. W większości one są czarne, więc to się stało też takim ponurym symbolem i ostrzeżeniem. No ale to też można traktować parasolkę jako broń. Parasolkami też stukały feministki, które walczyły o prawo wyborcze przecież, kiedy chodziły wokół willi marszałka Piłsudskiego. Ale pierwszy protest, protest 3 października, czarny protest, był pod hasłem wieszaka, pod zdjęciem wieszaka, pod rysunkiem wieszaka. Jak to było? Wieszak przekształcił się w parasolkę. Dlaczego wieszak? Wieszak już był w kwietniu z nami tak naprawdę, bo przecież pierwsze protesty przeciwko temu, że rząd próbował ograniczyć prawo do aborcji, organizował potężny ruch, jakim są dziewuchy dziewuchom. I wtedy rzeczywiście ten wieszak, zresztą była taka akcja wysyłania też wieszaków do pani premier, do kancelarii. No wieszak jest tym narzędziem, czy tym koszmarnym narzędziem kojarzonym z nielegalnością. Aborcjami dokonywanymi przez kobiety naprawdę zdesperowane. Dlaczego pani się zaangażowała w takie działania społeczne? Bo dzisiaj była pani prowodyrem tej akcji i jak to się stało, że tyle kobiet za panią poszło? Myślę, że to był taki ruch, który i tak by się wydarzył. To znaczy na pewno udało mi się stworzyć taki mechanizm, który posłużył wsparciem wielu kobietom w bardzo małych albo w małych, średnich miejscowościach, które miały ogromne pole do decyzji, same tak naprawdę decydowały o tym, jak będzie wyglądał ich protest, co będą robić, a my tylko zatrudnialiśmy tutaj z Wrocławia, tak naprawdę z tego Komitetu Ogólnopolskiego, zapewnialiśmy im takie wsparcie, jakiego potrzebowały, ale niczego nie narzucając. I to jest mechanizm, który się sprawdził, który się sprawdza też teraz, bo z tych 270 miast na świecie, które protestują, 90 to są polskie miasta, czyli tam są fantastyczne dziewczyny, które absolutnie biorą sprawy w swoje ręce i wystarczyło te 5%, te 10% wsparcia, jeżeli chodzi o rejestrację zgromadzenia, o to, jak zrobić, ile powinna trwać demonstracja. Jak to zrobić, żeby to się udało? A jak wygląda to wsparcie? W jaki sposób kobiety zaczęły być solidarne? Myślę, że to było także świadomość sama, że organizują się, to było widać zresztą na Facebooku, że organizują się kolejne miasta, ale też no, w związku z tym, że już działamy od października, mamy taką grupę na Facebooku, gdzie są koordynatorki lokalne, które też się wymieniają pomysłami, dyskutują ze sobą. No i wszystko to, co ewentualnie jest im potrzebne, jest podawane przez nas i przez nie na tej grupie, co oznacza, że nie każdy musi dochodzić do każdego rozwiązania sam. Duże miasto Wrocław, duże miasto, tutaj ludzie mogą przejść, łatwiej jest dostęp do informacji. A co z mniejszymi miejscowościami? Bo widzimy różne wpisy, czy w internecie, na portalach, w gazetach, że małe miasta mają z tym problem, żeby zaprotestować. Nie mają z tym problemu, absolutnie się z tym nie zgadzam. W małych, średnich miastach są fantastyczne dziewczyny, które się świetnie organizują. My też się nie dajemy wpędzać w ten obłęd frekwencji, dlatego że musielibyśmy brać wtedy poprawkę na to, jaki to jest stosunek do na przykład liczby ludności, czy też do tego, jak dużym zagrożeniem jest wychodzenie na ulicę. W związku z tym to, że 3 października we Wrocławiu było 20 tysięcy ludzi,
a w Wałbrzychu było 2000 ludzi, no to jeżeli sobie to porównamy, ważniejszy jest ten Wałbrzych. Bo tam jest inna proporcja mieszkańców i tam jest inna proporcja takiej świadomości i tego, jak dużą trzeba mieć odwagę, żeby wyjść. To o to chodzi. Więc nie możemy zliczać tego razem i nie możemy tego porównywać. Musimy patrzeć właśnie na te małe miejscowości, gdzie 50, 150 osób, 200 osób jest bardzo często większym sukcesem niż to, że w Warszawie pojawi się na przykład 50 tysięcy ludzi. Pani mówi o odwadze. Dlaczego trzeba mieć odwagę? Dlatego, że w tłumie tutaj jesteśmy anonimowi. No ja nie, na pewno, i organizatorzy nie, ale osoby, które przychodzą, siłą rzeczy jakąś tam anonimowość mają zapewnioną, czują się silni, no bo też krzyczymy w dużym tłumie. W małym mieście wszyscy się znają i też jak się wyjdzie na ulicę, to już ta twarz jest znana, już jest rozpoznawalny człowiek. Dzisiaj też była kontrmanifestacja, tutaj byli obrońcy życia. Czy pani się na przykład nie boi takiego hejtu? Tak się podpisywali obrońcy. Ja bym się mogła nazywać szczupłą blondynką, tak? To jakby ci państwo nie są obrońcami życia, to są ludzie, którzy nienawidzą kobiet. Zresztą widziałam, że, bo w niedzielę jak byli, to byli sami panowie, a dzisiaj chyba wzięli sobie ze dwie kobiety ze sobą, żeby tam w tych tłumie, tych 30 mężczyzn, żeby dwie kobiety z nimi były. No cóż możemy powiedzieć, no sfotoshopowane zdjęcia, które nie pokazują prawdy o niczym, o czym oni tam mówią, i ordynarne zakłócanie naszej manifestacji. Oni mają potężne nagłośnienie, zresztą wiem, że są finansowani również z zagranicy, więc stać ich na to, żeby próbować zakłócać nasze zgromadzenia, no to dowodzi tylko jednego, argumentów żadnych nie mają, skoro muszą się ubiegać, uciekać do takich sztuczek. Pani się odsłoniła, pani wyszła na ulicę, zorganizowała za sobą mnóstwo kobiet, tłumy kobiet. Nie boi się pani właśnie takich ataków ze strony takich osób, jak dzisiaj, tych, które tutaj manifestowały, tych mężczyzn? No, możemy porównać, ilu ich było, akurat tutaj możemy porównać te liczby, ile było tych mężczyzn, ile nas było. Ja się nie boję. Bo to jest też tak, że suma strachu, ja już o tym mówiłam, suma strachu jest zerowa, czyli im mniej my się boimy, tym bardziej oni się boją. A te kobiety, te dziewczyny z mniejszych miast, jak pani sądzi? W tłumie łatwiej zginąć, tak jak pani wspominała, w mniejszym mieście. Ale też jest tak, ja się obawiałam, że może być tak, że one się wycofają po tym 3 października, że to będzie za duży ciężar, że się trochę jednak przestraszą. I okazuje się, że w momencie, kiedy na nie spadła ta presja właśnie powrotu do tak zwanej normalności, czy powrotu do domu, okazuje się, że absolutnie, że to je jeszcze napędza i to je jeszcze nakręca. One się już nie dadzą zaprowadzić z powrotem do domu, tylko cały czas trzeba pamiętać, że to jest u nich dużo większym kosztem, czyli je cały czas niesie ten gniew i cały czas niesie ta odwaga, ale to je dużo więcej kosztuje niż nas tutaj. Ale przyłączali się również mężczyźni i 3 października i dzisiaj. Tak, oczywiście, i to jest, znamy mnóstwo fantastycznych, rozumnych facetów, którzy jak patrzą na to, co wyprawiają politycy, zwłaszcza politycy Prawa i Sprawiedliwości, to łapią się za głowę i trochę się wstydzą, mimo tego, że nie są niczemu winni. No, ale to jest zupełnie inny poziom. No, ci, którzy nas wspierają, to są mężczyźni na poziomie nowocześni, świadomi i patrzą na te różne przypadki sejmowe i telewizyjne z zażenowaniem. Międzynarodowy strajk kobiet 3 października zaczęło się w Polsce, rozpłynęło się po całym świecie. Jak to się stało? Gdzie jeszcze protestują kobiety i dlaczego? W 55 krajach. Zaczęło się w Polsce, po nas na ulicę wyszły Rosjanki, niedługo później kobiety w Korei Południowej. One zresztą w październiku wtedy protestowały 2 razy. 19 października były potężne protesty w Argentynie, które rozlały się na Amerykę Łacińską. No a potem już skontaktowałyśmy się, koleżanka konkretnie z Warszawy skontaktowała się z organizatorką protestów w Rosario w Argentynie, ponieważ jest publicznie z pisarką, chciała napisać artykuł. Założyły razem grupę facebookową Międzynarodowego Strajku Kobiet, bo uznały, że skoro już jesteśmy w kontakcie, włącznie też z Koreankami, z Rosjankami, to może zrobić coś wspólnie. No i tak powstała grupa, która teraz liczy 55 krajów. Tam pracujemy, tam uzgodniliśmy termin, tam uzgodniliśmy wspólny przekaz, tam uzgodniliśmy manifest, który dzisiaj był odczytywany. Także niech nam ktoś teraz powie, że nie jesteśmy solidarne, skoro byłyśmy w stanie mimo tych różnic, mimo tych odległości tak się dogadać. To są kraje ze wszystkich tak naprawdę kontynentów, czyli praktycznie cała Ameryka Łacińska, ale też USA, też Australia, kraje w Europie. Także jest też Azja, oczywiście jest Tajlandia na przykład i Kambodża. Czyli prawa kobiet łamane są na całym świecie? Prawa kobiet łamane są na całym świecie i przez świat idzie taka fala nowa zupełnie, czyli fala takiego populizmu nawet. Nie, no, też oczywiście skrajnej prawicy i takich rządów skrajnie prawicowych, które nienawidzą w ogóle wolności wszelkich, ale też populizmu, który stanowi nową jakość takiego braku jakości w polityce. I tego wszyscy doświadczamy i to trzeba zatrzymać. I tak jak tutaj u nas też jest tak, że nasz rząd nie wiadomo jaki on jest tak naprawdę, na pewno jest populistyczny i na pewno posunie się do wszystkiego, bo celem samym tego rządu jest utrzymanie się przy władzy wyłącznie. I to się dzieje w bardzo wielu krajach i to jest źródłem naszych problemów obecnie. Kobietom w Austrii się udało. One tam powstrzymały neonazistowskiego tak naprawdę kandydata na prezydenta przez to, że poszły masowo do wyborów. Była ogromna frekwencja kobiet w wyborach i zagłosowały na kandydata zielonych, który wygrał te wybory dzięki nim tak naprawdę.
Czy pani pójdzie w politykę? Będzie pani gdzieś startowała w jakichś wyborach? Planuje pani taką właśnie karierę polityczną? Coś zrobić z tej drugiej strony? Zależy, o czym mówimy, mówiąc o polityce, bo mówiąc o polityce, wszyscy zaraz myślimy o wyborach parlamentarnych i to jest ciągle to myślenie, które nas gubiło przez tyle lat i które jest takim impasem, który mam nadzieję przełamać. Znowu, musimy zaczynać od dołu. Mamy rady szkół, mamy komitety, mamy wspólnoty mieszkaniowe, mamy za chwilę wybory do rady osiedli, mamy wybory samorządowe, tak powinniśmy działać, bo tak naprawdę w tych 90 miastach w Polsce i jeszcze więcej, bo jeszcze przecież więcej miast brało udział w pierwszym proteście, wyłoniły się fantastyczne liderki lokalne, które jak najbardziej mogą dopełnić do tych 52%, które powinniśmy stanowić w każdym ciele decyzyjnym, każdym. Więc nie listy partyjne, nie wybory parlamentarne, nie tak zwana wielka polityka, ale tak powinniśmy startować wszędzie, tam gdzie mamy kompetencje, tam gdzie nas to interesuje, tam gdzie się nadajemy. To trzeba robić. Pani wystartuje do samorządu? Nie wiem, czy wystartuję do samorządu, no ja mam pracę. Na pewno tam, gdzie faktycznie działam, czyli wszędzie tam, gdzie jakieś są moje pola zainteresowania, tak jak jestem w Komitecie Obrony Demokracji, też startowałam w wyborach ostatnich w KODzie, na pewno wszędzie tam będę startować, bo uważam, że tak trzeba. No skoro czymś się zajmuję, to dlaczego nie mam zająć funkcji związanej z tym, co właśnie robię? Wrocław czeka na nowego prezydenta. Rafał Dudkiewicz nie będzie startował. Może nowa prezydentka Marta Lempart. Może być, no mogą być nowe prezydentki, ale wiem, że na przykład startuje fantastyczna pani profesor Chybicka. Wiemy, że PiS chce zmienić tak ordynację wyborczą, żeby utrudnić start więcej niż dwóm kandydatom, to znaczy, żeby uniemożliwić wygranie kandydatowi, który nie będzie popierany przez szeroką koalicję. Więc musimy czekać na to, co się z tym stanie tak naprawdę. No nie zazdroszczę Wrocławiowi, bo jeżeli to będzie wybór mniejszego zła, no to na pewno nie będziemy mieli się z czego cieszyć. Będą kolejne wyjścia na ulicę, będą kolejne strajki? Raczej będziemy się skupiać na tym, dlatego że projekt dziewczyny do wyborów to jest projekt też ponadnarodowy, o tym nie powiedziałam, ale to jest to, co wymyśliłyśmy tak naprawdę z koleżanką z Meksyku. To znaczy, to wyrobić to samo, mimo tego, że tam naprawdę, bo my mówimy, że nam się może coś stać. Nie, one naprawdę tam za to mogą stracić życie. I one też uważają, że nie powinno tak być, że jest ich tak mało wszędzie tam, gdzie są podejmowane dotyczące ich decyzje. Skoro one są odważne na tyle, żeby się zorganizować i pomyśleć o tym, żeby to zrobić, to tym bardziej my powinniśmy. Co to znaczy dziewczyny do wyborów? Dziewczyny do wyborów startujemy. Wszędzie tam, gdzie są podejmowane jakiekolwiek decyzje, bo my od razu myślimy o jakichś bardzo poważnych sprawach. A tu chodzi o to, żeby wszędzie dookoła nas codziennie dzieją się rzeczy, o których decydują mężczyźni albo o których decydują kobiety, które, no tak jak mamy przecież panią premier, które na przykład nienawidzą innych kobiet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem była pani Marta Lempart, organizatorka Międzynarodowego Strajku Kobiet.